8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit udała się znakomicie. Profesjonalizacja sektora polega na tym, że tym sektorem są akustycy, dźwiękowcy i ludzie, którzy na co dzień pracują w teatrach, filharmoniach, domach kultury, klubach muzycznych i chcieliby się rozwijać. Mają szansę się rozwijać dzięki temu, że przyjeżdżają na Sound Edit fachowcy, którzy wiedzą trochę więcej i chcą się tą wiedzą podzielić. Frekwencja jest naprawdę rekordowa. Nigdy nie narzekaliśmy na frekwencję, jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Staramy się przekazać jak najbardziej praktyczną wiedzę, bo na tym nam wszystkim zależy, dlatego że wszyscy, którzy przyszli na to szkolenie, oczekują praktycznych wskazówek. Jestem tutaj, żeby się dowiedzieć trochę więcej od profesjonalistów, żeby tą wiedzę też jakoś wykorzystać potem w zawodzie. Prawie każdy muzyk nagrywa, jeżeli nie każdy muzyk nagrywa, to ten dział studyjny cieszy się również bardzo dużym powodzeniem, ponieważ muzycy, i gitarzyści, i basiści, próbują w nagraniach realizować swoje jakieś wizje artystyczne. Wpadliśmy na taki arcygenialny pomysł, aby zorganizować konkurs najlepiej wyprodukowany teledysk. Amatorski. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj zobaczyliśmy tak dużo teledysków animowanych, które były na fantastycznym poziomie. This is the launch pad. I was wanted to, I could go on to this one, and now... I have... chromatic scale. When I see six incredibly talented people come up on stage and use our products to make that music, I am just so, so proud. Druga strona chce wiedzieć po pierwsze, czy utwór, który ktoś wykorzysta, nie zostanie przeinaczony w kontekście właśnie, czyli ten charakter utworu zostanie zachowany. Tyle utworów bezpośrednio twórcy powierzyli ZAIKS-owi przez ostatnie 99 lat. To już można powiedzieć jest tradycja, albowiem w zeszłym roku podczas antologii polskiej muzyki elektronicznej gościliśmy Nestorów, postacie kultowe dla polskiej muzyki elektronicznej. W tym roku postanowiliśmy zaprosić muzyków już innej generacji, muzyków młodego albo średniego pokolenia, którzy wpisują się oczywiście w polską muzykę elektroniczną, ale w zupełnie inny sposób. Powiem szczerze, było to dla mnie też fajne takie archeologiczne doświadczenie, zwłaszcza na przykład, ja zawsze kochałem zespół ARL. Dwie pierwsze płyty, płyta czerwona to jest dla mnie jedna z najważniejszych płyt lat 80. Ja zajmowałem się Papa Dance, 2 plus 1, z Cisłą Cuśnicką, Izabelą Trojanowską, a w międzyczasie jeszcze postanowiłem do tego dołączyć Urszulę. No, na pewno inspirowaliśmy się takim tak zwanym brzmieniem elektrokleszu, czyli to była taki renesans też lat 80., ale też tak jak mówiłem, typu Procesor Plus, bardzo wzmocniona, taneczna, dyskotekowa. When you make music, I think you must stay open to, especially electronic music, how other people before you, how they approach electronic music. Projekt powstał w zeszłym roku, chociaż znamy się od dłuższego czasu i w zasadzie powstał, no bo muzykowaliśmy od czasu do czasu i stwierdziliśmy, że pora zalegalizować ten związek, co też się stało. Kiedyś byłem wielkim fanem Jean Michel Jarre'a, Tangerine Dream, Kraftwerku i nie miałem pojęcia, że w Polsce się robi też takie rzeczy. I chyba pierwszym polskim wykonawcą, który jakoś tam do mnie dotarł, to chyba do większości w tamtym czasie, w latach 80., to był Marek Biliński. Interesującym projektem jest projekt wspólny z Polskim Radiem Łódź Sound Edit Spotlight. To jest projekt, który zupełnie pioniersko zakiełkował w tym roku. Chcemy pokazywać takich wykonawców, którzy gdzieś nie są jeszcze aż tak bardzo rozpoznawalni, może nie są jeszcze na listach przebojów i nie grają jakichś spektakularnych tras, natomiast już wiem, że ten projekt się spotkał z tak dużym zainteresowaniem, że w przyszłym roku będzie jego kontynuacja w o wiele szerszym wydaniu. Mamy wschodzącą gwiazdę, młodą i zdolną, która nazywa się Daria Zawiałow. Albumem jest Spotlight. Nie, nie, nie będę łkać i wciąż zachodzić w głowę. Nie, nie. Świetny koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, ale to ja wiedziałem od początku, że ten projekt będzie wyjątkowy i
i ci goście, orkiestra Icon i kwartet Henryka Miśkiewicza, no i oczywiście Brodka i Dawid Podsiadło spowodowali, że publiczność powinna być chyba jednak bardzo zadowolona. Uważam, że teksty zespołu Raz, Dwa, Trzy są jednymi z najbardziej metafizycznych, jakie kiedykolwiek powstały w naszym kraju. Co gramy, jak gramy, o czym śpiewamy, wynika również z naszej postawy życiowej i to mi po 26 latach cały czas daje do zrozumienia, że jest to materia bardzo delikatna i bardzo intymna. Znakomity koncert Petera Murphy'ego, gdy już przyleciał, to właściwie prosto z samochodu wszedł na scenę i chyba nie zawiódł publiczności. Koncert Brodki w Filharmonii, ogromny sukces. Filharmonia sprzedana do ostatniego miejsca, a nawet chyba jakieś dostawki musieliśmy robić. Jesteśmy świeżo po zaprezentowaniu taśmy, która wygląda jak trochę przedpotopowa. I rzeczywiście jest, bo jest z 1967 roku. Zaprezentowaliśmy z tejże taśmy klasyczny album Beatlesów, jeden z najsłynniejszych albumów rockowych wszechczasów, czyli Sgt. Pepper. Szansa takiego najbliższego kontaktu z czwórką no, znakomitych muzyków. Nie chcę powiedzieć, że się nie udało, bo i spotkałeś się z Sir George'em i tak naprawdę ten plan powstał. To, że wręczymy to symbolicznie, myślę, nie ma znaczenia. Spadkobiercą ojca jest teraz Jack Martin, który tak naprawdę opiekuje się całą muzyką Beatlesów. Wspomnieliśmy też w tym roku Genia Rudnika, który zmarł dokładnie w poniedziałek poprzedzający festiwal. Obserwowałem z wielkim wzruszeniem moment, kiedy Genia Rudnik otrzymał jedną z jego najukochańszych, najbardziej ulubionych nagród. Jestem dźwiękiem, jak tu stoi napisane, od 57 lat bez przerwy. To jest dużo. Statkuję tego człowieka ze Złotym Uchem za wybitne, pionierskie osiągnięcia w dziedzinie produkcji muzycznej, ale ze swojej. Że tak wybitny twórca jak ty dostaje tą nagrodę. Proszę bardzo. It's one of the most important moments of my life. Człowiek ze złotym uchem. Tak się stało, że po 8 latach starań przyjechał do nas Brian Eno. Sytuacja właściwie fantastyczna na każdym polu, bo zarówno spotkanie z publicznością, 45 minut właściwie trudno takiego człowieka skompresować do jakiejkolwiek długości. And this started to interest me a lot. How you could use a set of rules to generate music. So instead of being the architect and specifying every aspect of the music in advance, you become a different kind of artist, more like a gardener, where you plant some seeds, some musical seeds, and then you watch them grow. Brian Eno otworzył też instalację The Ship. Jest to wyjątkowa w ogóle sytuacja na skalę europejską, bo tylko w kilku krajach się to dzieje w tej chwili. Szansa opowieści zakulisowych, często anegdotycznych, które nierzadko są ważniejsze niż przeczytane książki, wysłuchane płyty i zakupiony sprzęt. Ci wszyscy ludzie opowiadają i o historiach, które w efekcie doprowadzają do naszego hasła, czyli I am the sound. I wszyscy ci ludzie tak naprawdę zawsze gdzieś na końcu i tak wychodzi z tego jednak taka myśl, że najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy jako jednostki ludzkie potrafili korzystać z technologii, ale nie zachłystywali się tą technologią. Trochę o tym jest cała ta impreza.